Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy układać sztyroduch. Ciekawe, czy odpali starych klamat. Czy tu się w ogóle świece grzeją? Teraz. Jest! To są wycieraczki. Ach, tutaj. A, zamarzło. Mamy pierwszy przymrozek. Musi trochę pochodzić, niestety. Trochę potrwa, zanim nam się maszyna rozmrozi, więc trzeba ponosić wpierw ręcznie. I tak zaczynamy od tych mniejszych pomieszczeń. W pierwszej kolejności. Żeby nie było żadnych mózgów termicznych, trzeba tutaj usunąć ten felc. Tutaj z dwóch stron w tym przypadku, bo zacznę kłaść od tej strony. Tu jeszcze muszę wyciąć się na ten słup. Do cięcia używam piły taśmowej, której używamy do cięcia także i tongu, gaz betonu. I wyżynarki. I tak, tutaj mam już przygotowaną piłę taśmową. To co się da wyciąć piłą taśmową, wycinam tę piłą taśmową. Na tym, gdzie nie sięgnę, wycinam wyżynarką. Resztówkę sobie zostawię, żeby tam w słup trochę jeszcze dociąć. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Idziemy. Tutaj sobie wyłożyłem już płytami, żeby nie chodzić po tym wyrównanym, po tej wyrównanej powierzchni. I zaczynam od tej strony. Pasuje. Później tam, co zostawiłem, jeszcze muszę w słupie uzupełnić. Tak zaczynamy. Teraz cała płyta, z tym, że muszę wyciąć ten felc z drugiej strony i kawałek ostatni. I tutaj znowu wycinam felc od ściany. I lecimy. I układamy. I tak to wygląda. Teraz mierzę sobie tutaj to, co zostało. Co my tu mamy? A mamy 89,5 dokładnie. Co komplikuje to raz? No i teraz musi pasować. Tak. Żeby nie było oczywiście mocków termicznych, nie? Bo to... Szóstkę mamy, 60 mm sztyroduch. Dobra, teraz muszę przynieść całą płytę, ale muszę znowu zaznaczyć tutaj na uziemienie i wyciąć otwory na to uziemienie. Bo to będzie połączone z tą górną matą zbrojeniową. Dobra. I tak uziemienie mam już tutaj wycięte. Wystaje sobie ponad sztyroduch. Teraz mogę przynieść całą płytę i później znowu resztę dociąć. Jest małe pomieszczenie, więc dużo docinania. I znowu mierzę. Tutaj to, co zostało. Docinam, odcinam 52. I resztą zacznę znowu
z tamtej strony. Tak jak się układa panele, zresztą wszystko się tak układa. Reszta się odcina i zaczyna. Żeby oczywiście nie było odpadów. Tutaj jeśli chodzi o tą piłę taśmową, to mam ograniczone możliwość cięcia do 49, a teraz muszę uciąć na przykład na 52. Więc muszę to zrobić wyrzynarką. I tniemy. Zabieramy oba kawałki. Ten musi tutaj pasować. Trzeba to robić, żeby było w miarę ciasno, ale nie tak ciasno, żeby nam się na środku na przykład nie podniosło od naprężenia. Odbijamy, coś nie pasuje. Ok. I kolejny. I tak robimy całe pomieszczenie. Nic skomplikowanego. I tak pierwsze pomieszczenie mamy prawie zakończone. Z tym, że pokażę wam tutaj teraz, co jeszcze trzeba tutaj wypełnić w tych słupach. Tutaj tą wnękę trzeba wypełnić też tyrodu. Tylko po to, żeby była deletacja. Żeby beton nam tam nie płynął. No i żeby nie było naprężeń, żeby później nie, także nie pękał. Także to tylko tak wypełniamy. Nie dla samego ocieplenia, tylko trochę mi za głęboko weszło. Muszę to nożem trochę wyciągnąć. Z tyłu psiknąłem piankę, bo nie mam akurat 8 i 4 dół, tylko 6. Ale jak mówiłem, tu chodzi o to tylko, żeby tam beton nie wpłynął. Tutaj przyjdzie później jeszcze ta taśma dilatacyjna i wszystko będzie grało i buczało. Tam dałem od strony wewnętrznej piankę. Rozprąży się i będzie to trzymać, jak już zasnę. Na razie tak zostawiam. I tak wygląda pierwsze pomieszczenie dookoła, możecie sobie zobaczyć. Tutaj przy uziemieniu też uzupełniłem pianką, żeby nie było mostków termicznych. I lecimy dalej. Biorę się za kolejne pomieszczenie. Pianki już można użyć w sumie zimowej, bo ta już ciężko wychodzi z tej tubki. Musimy chyba zimową już zacząć używać. Przeszedłem właśnie do kolejnego pomieszczenia. Trochę jest docinania, ale to jest tylko styropian, sztyrodół, więc lekko się takie rzeczy tutaj dorabia. Tutaj powycinałem tak, jak ma być. Z tyłu dołożę to, co mi zostało z wycięcia tych otworów, żeby nie trzeba było dużo pianką psikać. I lecimy dalej. Więcej docinania niż układania. I jak mówiłem, tak zrobiłem. Dlatego dobrze jest zostawić sobie te kawałki, które były wcześniej wycięte z tego dużego otworu. Wtedy docinamy tylko na długość. Wkładamy i już wszystko pasuje. Resztę uzupełnimy sobie pianką. Lecimy dalej. Dobrze by było, gdybyśmy nie zapominali na przykład o odpływach. Żeby po prostu nie przykryć i jeszcze raz sobie w planie sprawdzić, czy na pewno wszystko jest odkryte. No bo później może być problem, jak zapomnimy o czymś takim jak odpływ. Tutaj w tym przypadku jest to jest takie gospodarcze pomieszczenie. To jest na środku taki odpływ. Pewnie będziemy musieli to zabetonować trochę tutaj ze spadem, żeby woda ściekała. Żeby woda ściekała do kratki, która będzie po środku jako odpływ. Kolejne pomieszczenie prawie jest zakończone. Teraz muszę uzupełnić to jeszcze pianką. Teraz użyję pianki zimowej. Zimową mamy taką, bo tam coś już nie chce za bardzo wychodzić. Tam z puszki mamy dzisiaj zero. Około zera rano. Jest lekki przymrozek. Tu mamy taką na zimę. To będzie lepiej trochę wychodzić z puszki. I tak wszystko uzupełniamy tutaj pianką montażową, zimową.
Ta lepiej trochę wychodzi z puszki, ale, ale też trochę leniwie, muszę powiedzieć. Tak wygląda. To, co oczywiście wyszło, jeśli wyschnie, ładnie równo odetniemy. Tutaj ten otwór, który mamy w tym miejscu, nie jestem pewny teraz, czy tutaj nie będą przechodziły węże właśnie od odgrzewania podłogowego. Bo za bardzo nie wiem, po co jest to zostawione. Ale to się jeszcze okaże w planie. Jeszcze nikt w plany nie patrzył aż tak daleko, bo jeszcze jesteśmy kawałek od układania ogrzewania, więc zobaczymy. Tutaj prace już posuwają się do przodu. Tutaj są metry, więc idzie dość szybko. Pójdziemy, gdzie kolega układał. To już też ma zakończone. Tam jeszcze musi przy słupach tylko pouzupełniać. O, tutaj już zrobił. Chyba o niczym nie zapomniał. Aha, tutaj. Jednak on to tutaj to zakrył, więc ja będę musiał to zakryć. Widocznie tutaj nie jest to zostawione, żeby przechodziły tędy węże z ogrzewaniem podłogowym. Trochę odejdę, bo teraz słońce tak głupio świeci nam, że nie widać tego dokładnie. Dobra, lecimy dalej. Aha, jeszcze tutaj w progach użyjemy trochę cieńszego, bo tutaj ten beton trochę wystaje wyżej niż nasz grysik, więc trzeba będzie użyć piątki albo czwórki nawet. Takie rzeczy też musimy uzupełniać właśnie po to, żeby tam beton nam nie przedostał się i żeby oczywiście nie było naprężeń, bo wtedy będzie pękać, tak samo jak i tutaj zresztą. Teraz to już metry będą leciały, bo wszystkie zakamarki mamy w sumie już uzupełnione. Co ważne jest, tutaj przy bramach zostawiamy taką lukę, gdzie jest dokładnie fundament. 37 cm plus minus. To nie jest akurat jakieś ważne, jak dużo, tylko chodzi o to tutaj, żeby właśnie przy wjeździe nie pękało nam później. Także musimy zostawić tutaj wolne miejsce od tego, żeby sztyrodół właśnie tutaj nie było. W tym miejscu nie będzie po prostu ocieplone, ale będzie też wytrzymałe. Co z tego, gdybyśmy to ocieplili, a później by to i tak później nam pękło. Także była cała praca na marne. Dobra, my tutaj lecimy teraz z metrami. Będę podawał koledze, to szybciej będzie. Trzeba jeszcze odwracać odpowiednio, bo one są oznaczone. Zazwyczaj to jest tak, w każdych płytach styropianowych na przykład, że jak jest napis u góry, to już wszystkie, we wszystkich płytach jest napisem do góry. Czyli tutaj tymi oznaczeniami wszystkimi, o takie coś mi chodzi właśnie. A w tym sztyrodu akurat nie. Jedna paczka jest taka, że mamy ten całe oznaczenie i napis od dołu, a w niektórych od góry. I sami zobaczcie tutaj na całej powierzchni. Czasami jest u góry i trzeba później kombinować, odwracać. Ja, nim. Teraz też pójdzie jak spłatka. Ja? Tak, właśnie kolega powiedział, żebym powiedział, że bardzo profesjonalnie to robi. Oczywiście, że skosowa. Oczywiście, że robi to profesjonalnie. Nikt w to nie śmie wątpić, że jest praca wykonana profesjonalnie. Ale jest mała. To w porównaniu z tym, co mieliśmy ostatnio, to mieliśmy 1800 metrów kwadratowych, a tutaj nawet nie wiem. Jest trochę, no ale bez przesady. To w sumie będzie jakiś magazyn i pomieszczenia jakieś biurowe. Chyba tylko dwa. Tutaj po lewej stronie i po prawej stronie. Bo tutaj znowu jakieś gospodarcze jest. Powiedzmy, tutaj będzie jakieś ogrzewanie pewnie. Tutaj mamy więcej okien, także to będzie jakieś biurowe, magazynowe. Cholera wie. Dokładnie. Resztę płyty odpieram od kolegi i idę zacząć tutaj od początku. Jak tak będziemy robić, nie będziemy mieć dużo odpadów. Tam później trzeba będzie czymś podsypać trochę może. Chociaż jak tam beton wpłynie, to będzie wszystko... Wszystko grało. Może trochę pianką przykniemy, żeby się trochę przykleiło.
Pianka jest lekarstwem na wszystko. Odpadów zawsze trochę jest, no bo wiadomo, odwrotnie mam. O, tak, widzicie sami. Poprzednia płyta była napisem do góry, teraz napisem do dołu. To mi się trochę przesunęło, trzeba. Jo, już okej. Okay. Już okej. Okay. Patrzę. I dobra, lecimy dalej. Jak skończymy, to wam się pochwalę. Jak to wygląda na koniec. Także dzisiaj to będziemy mieć skończone i to do południa, bo mamy godzinę 9:39, a już jesteśmy za połową. I wszystkie małe pomieszczenia, czyli te biurowe, gospodarcze, też już są skończone. Zakończone. Więc idzie to bardzo szybko. Także dzisiaj pewnie położymy jeszcze folię. I my położymy na pewno jeszcze dolną część zbrojenia, czyli matę zbrojeniową. Matę zbrojeniową mamy. Wszystko mamy na miejscu. Także będziemy na bieżąco wszystko pokazywać, co i jak. W domu pewnie jest podobnie, jak to się robi. Troszkę może inaczej, bo nie są takie duże pomieszczenia. Ale ogólnie to jest wszystko bardzo podobnie z tym ogrzewaniem. Czy to na hali właśnie, czy to jest w domu. Także myślę, że można sobie tutaj podpatrzeć. Każdy ma oczywiście swój plan, projekt i są różne przeliczenia. Długości, odstępy, grubość strapianu, odstępy węża grzewczego od węża, bo my też tutaj różnie robimy. Robiliśmy już co 15 cm, robiliśmy co 30 cm. Także wszystko zależy od projektu. Jakiś czas później wygląda to tak. Zbliżamy się powoli do końca. Tutaj sobie wcześniej uzupełniłem przy słupach, też 4 dół, żeby już później się z tym nie bawić. Pójdzie trochę szybciej. Kolega tutaj też już spoza słupów wyszedł, bo tam przy słupach jest trochę wycinania. I teraz też pójdzie tutaj trochę szybciej. Dopiero ostatnia rajka znowu będzie trochę zabawy. No, i tak to dobrze wygląda jak do tej pory. Także prawie do śniadania skończymy. A tutaj chciałbym wam jeszcze pokazać, jak jest wykończone przy drzwiach. To są w sumie drzwi tarasowo-balkonowe, powiedzmy tak. Czy to tarasowe, czy balkonowe. To jest wszystko uszczelnione, żeby woda się nie dostawała. Tak to wygląda. To tak już we wcześniejszych filmach mówiłem, używamy to nie my, ci, którzy okna montują, taką specjalną gąbeczkę, która się samoczynnie rozpiera. Także piankować się już dawno nie piankuje, tylko używa takich rzeczy. Jakby kogoś może to interesowało. Na budowie zawsze staramy się utrzymać jak najlepszy porządek, żeby to wyglądało dobrze optycznie. I dla nas było też dużo przyjemniej, pracowało się. Tutaj też jest ulica, są różne firmy, żeby też każdy patrzył, że pracuje tutaj porządna firma. Dlatego wszystko na bieżąco wrzucamy sobie. Tutaj mamy takie wielkie worki. Musimy sortować folię osobno na pewno i osobno styropian czy też sztyródł. Takie rzeczy idą jako odpady, czyli tak jak mamy na przykład w prywatnych domach czarny pojemnik, czyli restmüll. To tak samo się kwalifikuje. A folię wrzucamy osobno, bo jest taki wielki, u nas na bazie taki wielki kontener, gdzie jest tylko folia i musimy to sortować. I tak to wygląda, tak żeby się tutaj przy pile taśmowej nie przewracać, żeby było wszystko ładnie i porządnie. Tam jeszcze muszę folię pozbierać. Dzisiaj akurat wiatru nie ma, to jeszcze nie ma takiego problemu, ale czasami jak wieje, to wszystko po prostu fruwa, więc trzeba wszystko na bieżąco sprzątać. I tu muszę się pochwalić, że parę razy nam się tak zdarzyło, że właśnie ktoś przejeżdżając obok naszej budowy stanął, taka pani kiedyś na przykład stanęła i powiedziała: chciałam wam tylko powiedzieć, że bardzo ładnie i porządnie u was na budowie, czysto
to wygląda i chciałem wam tylko tyle powiedzieć. A znowu innego razu facet się zatrzymał i powiedział, że zapytał się, gdzie znajduje się nasza firma i powiedział po prostu, że będzie chciał z nami wybudować dom, bo też mu się właśnie podobało, że jest właśnie czysto. Także mi się wydaje, a nawet mi się nie wydaje, jestem tego pewien, że jeśli właśnie się dba też o taki wygląd optyczny, to można zdobyć dzięki temu więcej klientów też. Chociaż muszę powiedzieć, że nasza firma nie jest za bardzo tania. Nasza firma. Firma, w której pracuję. To, żeby było jasność. To nie jest moja firma, tylko ja pracuję w tej firmie. No i tak to wygląda. Także myślę, że warto zadbać o wizerunek firmy. I tym oto sposobem dobrnęliśmy do końca. Mam ułożone całe sztyrodół. Na dzisiaj to było tyle. Oczywiście, jeśli film ci się spodobał, łapka w górę, wciśnij także dzwonek subskrypcji. A ja wam jeszcze odwrócę kamerę i pokażę, jak to wygląda. Cześć! A tak to wygląda właśnie.